A tak zaczyna się drugi vlogmas. To jest nasz dron, a raczej dron Justyny. Tu jest nasz podgląd, wow. Ale będzie. To, moi mili, jest nasz domek, a ja was zapraszam na house tour. MTV. Witam was w moim domu, czyli w obiecanym wczoraj house tourze. Jesteśmy na Teneryfie, mówię ja i Justyna, moja operatorka i kompanka, na północy w miejscowości Los Realejos i postanowiłam, że pokażę wam nasze Airbnb, które moim zdaniem, znaczy nie tyle moim zdaniem, co z mojego doświadczenia, jest najwspanialszym miejscem, w jakim się kiedykolwiek zatrzymałam. To jest nowo wybudowany dom w starym stylu, w skale. I jesteśmy pierwszymi lokatorkami. Na wejście znajdujemy się w kuchni, która jest przepiękna i sprzyja nawet zmywaniu, ponieważ z takim widokiem mogę tutaj stać godzinami. Znaczy głównie Justyna gotuje, a ja potem właśnie, no niestety zmywam, ale tak jak powiedziałam, jeżeli mi się chce zmywać, to znaczy, że jest ekstra. Także całe wnętrze jest przepiękne, w bieli, ale też w takim starym stylu, dużo skalnych, kamiennych detali. Piękne, drewniane sufity. Ja jestem zachwycona. W każdym razie, przechodząc z kuchni, znajdujemy się od razu w takim pokoju dziennym, który u nas jest pokojem wieczornym, czyli w salonie. Wygodna kanapa, telewizor, lampa, która wieczorem nam robi nastrój, no i najlepsza rzecz na świecie, czyli widok. Taki widok, nie wiem, czy może się znudzić, jest po prostu pięknie, a pogoda mówiła, że będzie lało przez cały tydzień, więc nie warto na nią patrzeć. Boże, kocham ten widok, jest wspaniały. W ogóle ten dom jest całkiem ciemny, bo ma widok na północ, w związku z tym nie ma tutaj prawie nigdy słońca, bo wokół nas są góry, ale widok jest zawsze pięknie oświetlony. Powiem wam szczerze, że dawno nie było tak spokojnego morza. W ostatnich dniach tutaj fale szalały. Także dzisiaj jest wyjątkowo spokojnie. Idąc dalej holem, mamy łazienkę, która jest całkiem basicowa. Jest dużo naszych rzeczy, więc nie patrzcie za długo, ale jest bardzo miło. No i idziemy do najlepszego pokoju, który wygrywa i w którym finalnie chyba spędzamy więcej czasu, bo przez noc. Czyli do sypialni, która jest wspaniała. Ma ogromne łóżko, jest wygodne, miłe. I ma najcudowniejszy widok, to jest ten sam widok, ale uwierzcie mi, rano, kiedy sobie rozsuwam zasłony i Justyna robi jogę, to nie ma nic cudowniejszego niż czytać sobie książkę na tym łóżku. Także powiem wam, polecam 10 na 10, mamy śmieszną historię związaną w ogóle z tym domem, dlatego że my wynajęłyśmy inny dom, który znajduje się wyżej na wzgórzu, co może widzieliście w materiałach dronowych. I kiedy przyjechałyśmy tutaj, to gospodarz nam oznajmił, że ma dla nas coś lepszego. Dom, który został właśnie świeżo wyremontowany. Co ciekawe, to jest w ogóle wszystko rezerwat przyrody i oni czekali 10 lat na pozwolenie na budowę, żeby móc ten dom wyremontować. No i bardzo miło jest być testerami tego cudownego wnętrza. No to jak mówię, jest troszeczkę ciemno, ale... Jak to się śmiejemy, coś za coś. Ale w sumie zaletą tego, że nie ma nas właśnie na klifie w pełnym słońcu, jest to, że jesteśmy schowane od całej cywilizacji, więc jest cicho, jest maksymalnie ciemno, nie ma żadnych właśnie latarni, nie ma ulicy. Mamy też bardzo dobre tutaj zasłony. No i śpimy dzień w dzień minimum 8 godzin, po prostu nieprzerwanego snu, co jest ogromnym, ogromnym luksusem. Także nie wiem w ogóle, czy ten dom można znaleźć. Nie ma go na Airbnb. Jeszcze nikt w nim nie mieszkał, więc czujemy się maksymalnie uprzywilejowane. I co? No jest to raj. Pokażę wam jeszcze może... Co jeszcze możemy pokazać? Okolice. A, właśnie. To jeszcze chodźcie na mały spacer po naszym obejściu, bo kolejna ciekawostka jest taka, że tuż obok nas w domu mieszkają gospodarze, którzy zajmują się też właśnie tym gospodarstwem. A mam tutaj na myśli całą tę przestrzeń. Mamy tutaj mnóstwo drzew, na których rośnie awokado, pomarańcze. Nie wiem, czy tutaj banany. Rośnie mango, ale chyba też banany. Jeszcze wam pokażę w sumie najważniejszą część naszego domu, a na pewno miejsce, w którym spędzamy najwięcej czasu, czyli nasz taras, który spełnia bardzo wiele funkcji. Przede wszystkim jest to nasza jadalnia,
przede wszystkim, bo gotujemy sporo, jemy pyszne rzeczy. A po drugie jest to nasze biuro. I tutaj się na chwilę zatrzymam, bo zachwalam ten dom pod każdym względem, ale jest pewna ważna kwestia. Tutaj prawie w ogóle nie działa internet, Wi-Fi ledwo zipie. I jeżeli wybieracie się na wakacje, to uważam, że jest to super. Można dzięki temu ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, mniej siedzieć, nie wiem, na YouTubie, czy oglądać Netflixa i po prostu sobie czytać i bardziej towarzysko spędzać czas. Ale jeśli potrzebujecie pracować, to może to być problem. Dlatego polecam Wam ewentualnie zrobić tak jak my i kupić sobie kartę do telefonu, to wystarczy na jakieś takie podstawowe operacje, ale jeżeli musicie być cały czas, nie wiem, na kolach, no to wydaje mi się, że no nie jest najlepszy pomysł. Mimo wszystko taras 10 na 10. Jeszcze pokażę Wam tutaj tę przepiękną okolicę, bo to wszystko jest własność naszego landlorda. I tak jak widzicie, właśnie tam u góry są domy, które są do wynajęcia na Airbnb, też tego samego właściciela. To jest nasze autko, które mogliście poznać wcześniej i ono nas zawozi po całej wyspie, jest wspaniałe. Polecam serdecznie wynająć sobie samochód. Dało radę nawet na tym podjeździe. Nie wiem, czy to będzie dobre miejsce, żeby pokazać Wam widok, ale no, tu generalnie jest nasz dom. A wszystko, co znajduje się w dole, to jest ziemia tego właściciela i stąd są wspaniałe owocki. Także moi drodzy, no jest wspaniale, jest słońce, wystarczy podejść dosłownie kilka metrów wyżej niż nasz dom i można się w nim kąpać. Jutro będę miała dla Was jakiegoś nowego tematycznego vloga, jeszcze nie wiem co, także postaram się poinspirować Waszymi komentarzami. Wierzę, że zostawiacie od wczoraj różne przyjemne rekomendacje tego, o czym możemy sobie tutaj pogadać. I co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się jutro, czyli 4 grudnia o 16 w nowym vlogmasie. Do zobaczenia!